Franek, Czesław i Andrzej od roku pełnią służbę w Polickiej Straży Pożarnej. Choć czasami ciężko im znaleźć wspólny język i zdarza się, że rywalizują, to praca bez nich to już nie to samo. Choć nie gaszą pożarów i prawdopodobnie nigdy nie awansują, to służba bez nich nie byłaby już taka sama. Trzy niebieskoczelne Amazonki trafiły tu po likwidacji folwarku w Skarbimierzycach, gdzie edukowały dzieci. W Policach pełnią podobną funkcję. Tylko w 2016 roku straż pożarną w Policach odwiedziło 760 dzieci. Każdy z nich, bo to są trzy samce, ma zupełnie inny charakter. Czesław jest najbardziej ptasi, najmniej ludzki, nie lubi z nami kontaktu. Oprócz brania z ręki jedzenia w zasadzie nigdy do nikogo z nas nie przyszedł, nie usiadł na ramieniu. Andrzej jest najbardziej łagodny, jest też najbardziej kolorowy, jest najpiękniejszy z nich wszystkich. Może nie jest najbardziej odważny, ale jest najbardziej ufny. Za to Franek jest najodważniejszy, ale potrafi ugryźć, ma najbardziej temperamentny charakter. Amazonki należą do jednych z najpiękniejszych papug na świecie. Mają dostojny, egzotyczny wygląd, co sprawia, że ciężko oderwać od nich wzrok. Choć zimą mieszkają w klatce, to na co dzień mają dużo swobody. Od wiosny do jesieni papugi mieszkają w wolierze, które mają zaraz obok naszego boiska sportowego, a w czasie zimy mieszkają tutaj na sali, w siłowni. Opiekują się nimi wszyscy strażacy, wszyscy je dokarmiamy, wszyscy z nimi rozmawiamy. Franek, Czesław i Andrzej to powiernicy strażackich tajemnic. Mają jednak swoich rywali. To papuszki nimfy. George, Paputek i Klara, która w konsekwencji okazała się mężczyzną. Każdy z nich zna swoje miejsce w szeregu i na co dzień nie wlatują sobie w drogę. Zamiłowanie do ptactwa sprawia, że polickich strażaków regularnie odwiedzają także inni przedstawiciele gatunku. Od dawna dokarmiamy dzikie zwierzęta, przylatują do nas i sikorki, i dzięcioły. W sezonie zimowym zawsze mamy tutaj pod swoją opieką kilka bażantów, które też dokarmiamy. Cała ptasia szóstka to reprezentanci męskiej części populacji. I chociaż wydawałoby się, że niczego im tu nie brakuje, to skromnie sugerują, że przydałaby się tu pięknie ubarwiona towarzyszka.